Trwają ferie zimowe. Ci, którzy wolny czas od nauki chcą spędzić aktywnie, nie mogą narzekać na brak atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przygotował dla wszystkich chętnych interesującą ofertę. Zajęcia organizowane są od 18 do 29 stycznia. Zaplanowano m.in. bezpłatne wejścia na basen, turnieje w siatkówkę, koszykówkę czy tenisa stołowego. Najmłodsi, którzy jeszcze nie mieli styczności ze sportami zimowymi, mogą odwiedzić Stok Telegraf. Tutaj nauczą się podstaw jazdy na nartach, snowboardzie, ale przede wszystkim bezpiecznej zabawy na stoku. Bardzo duże zainteresowanie tymi zajęciami. Tak jak widać, na stoku dzieciaki cały czas się fajnie bawią. Miejsca, że tak powiem, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Cały czas telefon dzwoni, nie przestaje. Niestety pierwszy tydzień już jest dawno zamknięty. Zostało jeszcze kilka miejsc na drugi tydzień na takie same zajęcia, ale zainteresowanie jest bardzo dużo. I z tego co widać, bardzo wszyscy są zadowoleni. Młodym entuzjastom białego szaleństwa nie brakuje zapału. Tych najmłodszych dzielnie wspierają rodzice. Chciałabym, żeby dziecko się nauczyło jazdy na nartach, fajni instruktorzy, no fajna górka po prostu i myślę, że przydałoby się dziecku, żeby umiało jeździć na nartach. Wczoraj też byliśmy, wczoraj było po prostu lepiej mi się wydaje, dzisiaj coś ma nie humory jakieś, także, ale myślę, że będzie dobrze. Jak co roku prawdziwe oblężenie przeżywają kieleckie pływalnie. Zajęcia wyglądają bardzo fajnie, pan jest bardzo, bardzo miły. Najpierw płyniemy dowolnym stylem, potem czasami jest 15, pod koniec jest 15 minut wolnego dla dzieci i tak skaczemy z tej skoczni, pływamy. Aż tutaj jest bardzo fajnie, lubię tutaj pływać, bo wszystko jest wesoło, tutaj mam dużo znajomych i pan też jest czasami miły. Czasami może się zdenerwować, bo niektórzy łapią się linę, ale jest fajnie bardzo. Pływalnie Foka, Delfin, Orka, Jurajska oraz Mors przygotowały ofertę zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy pierwsze szlify mają już za sobą. Doskonałem techniki pływackie, właśnie na dużym basenie. Natomiast na małym basenie zaczynam od zera, od podstaw. Jest dużo dzieci, również bardzo dzieci, to w wieku od 6 do 9, 10 lat, które dopiero zaczynają. No, ten kurs dwutygodniowy kończy się tym, że takie założenie, że wszystkie dzieci, no, to się udawało do tej pory, mają osiągnąć umiejętność utrzymać się na głębokiej wodzie. Na hali Legionów tradycyjnie już odbył się turniej siatkówki trójek mieszanych. Jak pokazuje frekwencja, pasjonatów tej dyscypliny nie brakuje w naszym mieście. Siatkówka jest popularnym sportem w Kielcach. Jak wiadomo, mamy drużynę z ekstraklasy. Tutaj większość dzieci trenuje w klubach młodzieżowych jak KLAS oraz SOS, gdzie mogą szkolić swoje umiejętności. A to jest moje hobby, moi koledzy też lubią grać, trenuję. Na siatkę nie mogę chodzić, bo muszę trochę oceny poprawić, ale liczę, że w drugim gimnazjum już będę chodził. A to nie koniec atrakcji, jakie przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Przed nami jeszcze m.in. turniej halowej piłki nożnej i turniej trójek koszykarskich. Dla najlepszych przewidziane są dyplomy, medale i upominki.